Wątek śledztwa w sprawie zabójstwa księdza Popiełuszki pojawia się także w wypowiedzi Czesława Kiszczaka w kontekście prowadzonej przez członków biura politycznego KCPZPR dyskusji na temat tzw. sprawy kryptonim Żelazo. Problemem dla generała Czesława Kiszczaka jest nie sama sprawa księdza Popiełuszki, ale czy sprawcy tego zabójstwa, chodzi o funkcjonariuszy Departamentu IV MSW, mogli posiadać informacje na temat sprawy kryptonim Żelazo. Generał Czesław Kiszczak, jak sam zaznacza, nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Konstatuje to następującymi słowami. W każdym bądź razie robimy wszystko, żeby sprawy, które nie mają związku z uprowadzeniem Popiełuszki i z jego zabójstwem, na rozprawie nie wyszły. A więc, jeżeli i o tej sprawie wiedzą, mowa o oskarżonych, będziemy się starali poprzez sąd, poprzez przewodniczącego sądu, poprzez prokuraturę, żeby ta sprawa na rozprawie nie wyszła. Sprawa morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki nie jest jedynie jakimś drobnym faktem z historii PRL-u. Wyjaśnienie, pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności związanych ze sprawą uprowadzenia morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki w znacznym stopniu może zweryfikować dotychczasową ocenę PRL. Chwilami myślę, że ostatnio IPN więcej energii poświęcał nam, dziennikarzom, mediom, niż wyjaśnienie tej sprawy. Wojtek Sumiński, co takiego spotkało ciebie i wydawcę książki, kto naprawdę go zabił? By zrozumieć sytuację, trzeba zdać sobie sprawę, że to nie jest sprawa historyczna. W dokumentach dotyczących tej sprawy pojawiają się takie nazwiska, jak nazwisko pana Stanisława Cioska. Poczekaj, co spotkało? Co spotkało ciebie i wydawcę po wydaniu tej książki, po artykułach tygodnika Wprost? Mamy w tej chwili postępowanie prokuratorskie, które ma doprowadzić do postawienia nam zarzutów. A program Konfrontacja spotkał się z serią zarzutów, skarg byłego prezesa IPN-u. I co ciekawsze, skarga była napisana przed programem, gdzie zarzucano nam nieobiektywność. Czyli napisano ją, jeszcze nie widząc programu. Wojtek, dlaczego tak się dzieje? Jak już powiedziałem, by zrozumieć dobrze tę sprawę, trzeba pojąć, że nie jest to sprawa historyczna. W dokumentach tej sprawy pojawiają się takie nazwisko, jak nazwisko pana Stanisława Cioska, wieloletniego doradcy prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw międzynarodowych, nazwisko Zbigniewa Chwalińskiego, jeszcze kilkanaście miesięcy temu policjanta numer 2 w Polsce, zastępca komendanta głównego policji. Nazwisko pana Janusza Zemkę, kilka miesięcy temu wiceministra obrony narodowej. Pojawia się szereg innych nazwisk, czołowych postaci życia publicznego polityków z lat 90., a także z ostatniego okresu. Być może to jest przyczyna tego faktu, że nie zajęto się tymi materiałami, które żeśmy opublikowali, tylko zajęto się nami. Panie ministrze, jest pan inicjatorem śledztwa w sprawie Związku Przestępczego w MSW. Dlaczego przez tyle lat jesteśmy w tym samym punkcie? No cóż, ja myślę, że trzeba by było uzasadnić, dlaczego jestem inicjatorem tego śledztwa. Miałem okazję przez wiele lat pracować w prokuraturze. Miałem też okazję nadzorować śledztwa o tak zwane zbrodnie komunistyczne. Po weryfikacji Służby Bezpieczeństwa w Krakowie dostałem się do akt śmiertelnego pobicia Pyjasa. Mieliśmy ogromne kłopoty w ustaleniu sprawcy. Posiłkowaliśmy się wiedzą z innych spraw, ze sprawy na przykład pozbawienia życia Grzegorza Przemyka. Pewna wiedza zaczerpnięta z tych spraw pozwoliła na konstatację, że o wiele więcej, o wiele poważniejszych działań, w o wiele większym oprzyrządowaniu dzieje się po drugiej stronie sceny. To nie prokurator, który chciał wyjaśnić te sprawy, miał szansę. To potężna maszyna, która funkcjonowała przy MSW, powodowała, że tak naprawdę sterowała wszystkimi jego poczynaniami. Inspirowano jego działania, zapewniano sobie dopływ informacji, fałszowano dowody, inwigilowano prokuratorów. To jest wszystko wiedza zaczerpnięta z tych materiałów. Okazało się, że jeżeli nie przyjrzymy się tym mechanizmom, bez żadnych kłopotów można je było z prawnego punktu ocenić jako pewna struktura związku przestępczego, to te kilkadziesiąt, mowa była także o 100 sprawach, nigdy nie zostanie do końca wyjaśnionych. Poszczególne sprawy były skazane na niepowodzenie, ale istniała szansa dobrania się do tej struktury i
od tej strony próba wyjaśnienia tego, co się na scenie wymiaru sprawiedliwości działo. I to legło u podstaw mojej decyzji wydania polecenia szefowi IPN-u wszczęcia śledztwa właśnie o istnienie przestępczego związku w strukturach MSW w okresie do 1989 roku. Jedną z głównych, sztandarowych spraw, które w ramach tego śledztwa powinna się prowadzić, to była właśnie sprawa dotycząca zabójstwa księdza Popiełuszki. To, na co chciałem zwrócić uwagę, ja myślę, że to do dzisiaj bardzo ciąży na możliwości wyjaśnienia tej sprawy, to, że ludzie, którzy przez lata, ale bardzo długo, jeszcze do lat 90. mieli wiele do powiedzenia w polskim życiu publicznym, jako władza przedtem z pierwszego szeregu, teraz z drugiego, ale wcale nie mniej decyzyjna niż przedtem. Że istnieją pewne układy, które są układami wiążące tamte czasy z teraźniejszością. Pewnym takim bardzo dla mnie symptomatycznym mechanizmem przy wyjaśnieniu tej sprawy była powtórka, recydywa sytuacji, w jakiej znalazł się prokurator ją prowadzący. Proszę sobie przypomnieć, 91 rok, identyczna sytuacja jak w 2004. Prokurator chce przedstawiać zarzuty Kiszczakowi, a już przedstawił Płatkowi i Ciastoniowi. Ja myślę, że nie trzeba tłumaczyć, kim były te osoby. Wtedy zabiera mu się sprawę, odsyła się go do Lublina, sprawę się kawałkuje. Do dzisiaj, pomimo kilkakrotnych prób, Ciastoń i Płatek nie zostali skazani, a Kiszczak nie został nawet przesłuchany. A w 2004 roku mamy taką samą sytuację. Też wtedy, kiedy prokurator chce przedstawić zarzut Kiszczakowi, okazuje się, że on jest niegodny prowadzenia tej sprawy, że trzeba mu ją zabrać, że pomimo iż wiele lat spędził nad wyjaśnieniu jednej z najpoważniejszych zbrodni politycznych ostatnich kilkudziesięciu lat, tą sprawę się zabiera, przekazuje się w ręce innego prokuratora. Dzisiaj można powiedzieć, że ten inny prokurator, nie kwestionując jego umiejętności i możliwości, w tej sprawie niewiele zrobił. Dlaczego tak się dzieje? Chcę Państwu dodać, że skontaktowaliśmy się z panem Czesławem Kiszczakiem i wytłumaczył się, że wróci ze szpitala. Myślę, że to niedługo będzie stała wersja tłumaczenia się i absencji jego, czyli choroba będzie tłumaczyła niestawianiem się przed wymiar sprawiedliwości. I tym tak naprawdę dodał jeszcze na marginesie, że go tak naprawdę ta sprawa nie interesuje. Gościmy prokuratora, który od 2 lat miał zakaz mówienia w mediach, i to jest prokurator, któremu jak chciał przesłuchać Czesława Kiszczaka, to wtedy co się stało? Szanowni Państwo, drodzy telewizowie, z głębokim ubolewaniem stwierdzam, iż obowiązuje mnie w tej chwili zakaz wypowiadania się w przedmiocie sprawy, którą prowadziłem, która dotyczyła sprawstwa kierowniczego do zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Tym bardziej w tym miejscu dziękuję panu ministrowi, dziękuję panom redaktorom, dziękuję panu profesorowi, dziękuję również wydawcy i autorowi książki, kto naprawdę go zabił, za kwintesencję prawdy wypowiedziane w tych słowach, z tej perspektywy, jaką daje październik 2005 roku, kiedy upłynął rok od czasu, kiedy tę sprawę mi odebrano i kiedy ja się dowiedziałem ze środków przekazu, a miałem dowiadywać się niemalże co tydzień o wynikach tego śledztwa, iż praktycznie przesłuchano, najpierw informowano 2, potem 3 świadków, później, że trwa cały czas kwerenda, która nie daje wyników wymiernych, o których opinia publiczna byłaby informowana. Dlatego ja jeszcze raz bardzo ubolewam nad tym, że nie mogę Państwu w tej chwili wypowiedzieć tych słów, które byłyby odniesieniem się do komentarza filmowego, do felietonu filmowego poprzedzającego naszą dyskusję. Mam nadzieję, że to w jakimś czasie niedługim nastąpi.